Cześć! Witaj w kolejnym odcinku z serii Trenuj w pokoju. Dzisiaj spróbujemy nauczyć się reprezentanta Francji Mbappé. Zawodnik ten zadebiutował w swojej reprezentacji już w wieku 18 lat. Jak dotąd strzelił dla niej 13 bramek w seniorskiej reprezentacji. Spróbujemy dzisiaj nauczyć się dwóch wersji zagrania Mbappé. A więc co? Do dzieła! Raz, gdy piłeczka przejdzie, teraz pod lewą robimy zastawienie i jednocześnie zmieniamy kierunek. Raz, dwa, trzy. Druga wersja. Raz, dwa, trzy. Pamiętamy, żeby w obu wersjach było odpowiednie zastawienie do przeciwnika. Dribbling jest dribblingiem z rodziny zastawnych, polegającym na zmianie kierunków, czyli dribbling dwubiegunowy. To bardzo ważne, abyśmy odpowiednio zareagowali ciałem, mając piłkę. Raz, dwa, zastawiamy się i teraz możemy zmienić kierunek. Jesteśmy na niego albo bokiem, albo wręcz plecami. Proszę zobaczyć. On wtedy nie ma dostępu do piłki. Jest to taka bezpieczna odległość, staramy się gdzieś mniej więcej metr od przeciwnika i pamiętamy, żeby być face to face, tak? Raz, obracamy się, zastawiamy i jednocześnie możemy wykonać już dowolną ewolucję. Odcinek Wam się podobał. Pamiętajcie, bezpiecznie w domu, a później próbujemy na dworzu do bólu z przeciwnikiem na prędkościach, a później trening i w meczu. Do zobaczenia. Trenuj w pokoju!